Hej moi kochani, witajcie kolejnego dnia. Ja robię wszystko, żeby się nie pakować. Tak, taka jest prawda. Nagrywałam dzisiaj makijaż, nagrywałam jakąś tam rolkę sobie. No i Darek właśnie wrócił, bo był na mieszkaniu i panowie naprawiali tą zepsutą zmywarkę. Mówi, że szybko poszło. Zaraz wam powiem, co się dokładnie stało, bo dosłownie wpadł pod prysznic. Bo tak jest gorąco, ja siedzę w klimie. Jeszcze tam porobiłam jakieś płatności i zajęłam się oglądaniem Hola Sary, Timu. Pozdrawiam, Sara. Pierwsze wrażenia i też dostałam od nich propozycję współpracy. Też złożyłam zamówienie i zobaczymy, czy ta paczka mi przyjdzie, bo jakoś tak trochę dziwnie jest z komunikacją z nimi, z odpisywaniem na maile raczej, więc zobaczymy, czy coś z tego będzie, czy nie. No mówię, zamówienie jest złożone, zobaczymy. W każdym razie widzicie mojego kwiatuszka. Pryszcza mam dzisiaj, więc pod makijaż nakleiłam sobie tego kwiatuszka z Body Boom. I sobie tak dzisiaj będę chodzić. Trudno, będą ludzie patrzeć, że mam naklejkę na twarzy. Nieważne. Dzisiaj ruszamy, jedziemy do hotelu. Jedziemy, zatrzymujemy się jednak po drodze, bo stwierdziliśmy, że nie jedziemy na raz. Droga jest długa, jest 30, są 33 stopnie. I wiecie, wysłałam rano Lalę do przedszkola, żeby jeszcze się pobawiła, żeby jeszcze tam sobie, wiecie, i zjadła obiadek z dziećmi i w ogóle. Przez to ja mogłam popracować. Niestety tak jest, że z dzieckiem w domu nie popracujemy, nie ponagrywamy, tak samo jak jest w domu, no to skupiam się tylko na niej. I wiecie, i po prostu to musimy mieć ten czas oddzielnie, więc zaraz ją weźmiemy, natomiast musimy się najpierw spakować. Darek zaraz idzie po walizkę, ja mówię, dobra, ja pójdę. Darek, nie, ja pójdę, spokojnie, siedź sobie, nagrywaj, pracuj, ja wrócę, to przyniosę walizkę, więc mówię, dobra. Musimy wziąć na pewno rzeczy do basenów, te wszystkie jakieś, chciałam powiedzieć namioty dmuchane, te wszystkie, wiecie, materace, w samochodzie mam już też łopatki, takie rzeczy na plażę. Na pewno chcę wziąć również maty na plażę, chcę wziąć również sukienki i takie, wiecie, też plażowe rzeczy, które można sobie narzucić, klapki, SPF-y, szampony, wiadomo, wszystkie takie rzeczy muszę pozabierać, więc trochę pakowania nas czeka, ale latem się zdecydowanie łatwiej spakować przez to, że jest teraz pogoda i zapowiadają, że będzie te 30 parę stopni, no to wiecie, to wiem, że muszę zabrać jakieś dresy na wieczór, czy jakąś kurtkę jeansową, ale na pewno nie będą tu jakieś strasznie dużo grubych rzeczy i więcej rzeczy się mieści po prostu latem, bo to jest jakaś tam jedna kiecka, nie? Jest po prostu o wiele łatwiej. Dobra, ja idę w takim razie po rzeczy Lali, a później przynoszę rzeczy swoje. Chodź, Pinki Pinki, chodź. Chodź, Pinki Pinki. Pinki Pinki, Pinki Pinki. Pinki Pinki. Pomożesz mi się pakować? Pomożesz mi się pakować, bo ja nie lubię. Co robię? Wynoszę rzeczy. Wyrzucam je na środek, a Darek je kompresuje. Jeszcze z jakichś resztek robię kanapki na drogę. Będę je pakować. Nie chcę zostawić nic w lodówce, a to co nam zostało, wiecie, jakieś posiłki pojedyncze jeszcze, czy otwarte jakieś, te to oddaliśmy sąsiadom. Staramy się nie wyrzucać jedzenia, tylko idziemy za drzwi i po prostu się dzielimy. Gdzie zawsze ktoś jeszcze skorzysta, nie? Skorzystałam, wykorzystałam pastę z awokado, taką, no taką do tacos, nie? Wczoraj dziewczynki jadły na czasy. My z Magdą jadłyśmy tą pastę z awokado, tak nam smakowała. A tu jeszcze z resztek mojego mleka jeszcze sobie zrobiłam. O, tą kawkę mrożoną, bo dzisiaj nie piłam. Wiecie, z czego są te? z kalendarza adwentowych. I ja zawsze wykorzystuję do pakowania kanapek na drogę. A taka domowa kanapka jest lepsza niż taka kupiona na stacji. Także zaraz podpiszę tu dla Lali, tu dla mnie, tu dla Darka. Także podpiszę zaraz tam, żeby każdy wiedział, co jest w środku. To muszę wszystko spakować do walizy. Jeszcze kota. No i pakowanko Darek tutaj dopina. Zobaczymy, czy się uda. Nie, myślę, że tych wyszaków... Wow! Wejdzie czy nie? O Boże, to słuchaj, dobrze... Ciężkie rzeczy są, to nie tak jak... Ale dobrze, że nie lecimy samolotem, bo wiesz, co to by było? No, ma buty są oczywiście z tyłu. Nie, nie mamy kosmetyczki, nie mamy butów. No. A to co, chcesz osobną walizkę na to? Tak. Na buty praktycznie. O Boże. Jeszcze największe wieszaków zawsze za małe są. Zabieramy je. No. Jeszcze Boże, pamiętam. Darek, ta bluza ma chyba z 8 lat, jak nie tak. Z 10. No, pamiętam, jak ją dostałeś. Super. Jeszcze szybkie zmywanko i też śmieci, żeby nie zostawiać. Posprzątane, tutaj torba. Mogę się zabierać, biorę jeszcze dla młodej gry.
różne takie i na drogę, i tam na miejsce, wiecie, nowe. No i oczywiście Basia. Basia musi być. Basia jest teraz idolką naszej córy. Miki kupiony w Pepco, druga sztuka. Będziemy mieć dwie sztuki do pompowania. Zapakowani. Jeszcze wzięliśmy taką fajną matę, z której z jednej strony jest taki miękki materiał, z drugiej strony plastik, żeby położyć się na przykład na plaży i wtedy robić sobie taki wielki kwadracik. Co? Która torba będzie lepsza? Zobacz. Taka duża czy taka? Bo to mam spędzić. Taka duża. Tak? A może dwie? Tak, weźmiemy. Możesz tam wrzucić koc i może weźmy dwie, żeby w razie czego, wiesz. Dobra, to wrzuć jedną do drugiej. No i chyba jesteśmy spokojni. Fajna taka przezroczysta. No, nie wiem skąd ją mamy. Super. A po czymś. No dobra, to zamykamy. No taka pogoda piękna. Kto ją zamawiał dla Kto nas? Kto zamówił tą pogodę, mam pytanie, naprawdę. O, jesteśmy sami. Ale fajnie. Przyjechaliśmy, mamy postój po drodze w Poledno, we wsi Poledno. Już zjechała. Słyszycie, jest fajnie. We wsi Poledno przeszliśmy na basen, nie ma nikogo, bo wszyscy są na weselu. Wszyscy na zewnątrz. Bardzo fajnie, super, to jest bardzo piękne miejsce. A słuchajcie, tu jest jeszcze taki VIP room. Z tej strony, wow. Lustro. Tu jest jedna sauna, jacuzzi. O. A tu są sauny. I tu basenik. Jak się bawisz, koczku? Chodź na wodę. O, super. Przyjdziemy tu pograć, co? Przyjdziemy chyba pograć, co? Ale nie teraz, później. Nikogo nie ma w ogóle, to jest takie fajne, że... I wpadliśmy sobie w wies, ale zobacz, ładnie to wygląda. Pięknie to wygląda. A ja mam żurek, ale fajnie. Chcę spróbować moje zupki z ziemniaczkami, są ziemniaczki. Kochani, słabo mnie widać, bo już jak widzicie, taka oto pogoda. Jest 20:40, my sobie siedzimy tutaj i chillujemy, zamówiliśmy sobie jedzenie. W sali, w restauracji bawią się goście, bo jest wesele, jutro jest drugie wesele, więc nie chcemy im tam wbijać, wiecie, no po prostu nie dopada. Ale bardzo fajny majątek. Ale jeszcze najśmieszniejsze jest to, że są goście na jutrzejsze wesele. Tak, goście już przyjechali na jutrzejsze wesele, mnóstwo jest ludzi ogólnie, ale w hotelu jest tylko 30 miejsc, tego co nam pani opowiadała. 35 pokoi, tak. 35 pokoi, więc więcej miejsc. Także mówi, że jak ktoś tu przychodzi, przyjeżdża na konferencję, to się nie zmieści. No, że ludzie chcą na 150 osób. No właśnie, na całe firmy tu przyjeżdżać. Naprawdę piękny majątek i słuchajcie, ma się to otworzyć za miesiąc Muzeum Mercedesa. To jest bardzo ciekawe. Pani nam pokazywała, ile tam mnóstwo Mercedesów. No, mnóstwo stoi. Samochodów, mnóstwo Mercedesów. Naprawdę jakieś fajnie. Super, słuchajcie, okazy. I za miesiąc okolice Bydgoszczy. Więc sobie zapiszcie Poledno na swojej liście i śledźcie. Na pewno będą gdzieś wrzucali. My tutaj zupełnie przez przypadek zabukowaliśmy sobie przez Booking. Było niedrogo, także zobaczymy, jak będzie nam się spało. Jutro ruszamy właśnie nad morze, ale póki co wypoczynek mamy fajny po trasie, wiecie, chill out. Zwiedziliśmy sobie tutaj ten cały majątek, zamówiliśmy sobie coś, byliśmy na basenie. No, także sobie siedzimy i chillujemy teraz. Zaczęliśmy nasz urlop, słuchajcie. A jeszcze czytałam przed chwilą wasze komentarze pod vlogiem, pod... podcastem. A tatuś, przeczytaj, co tam mówi w tej gierce. Pod podcastem i wam się podoba, więc super. Gorący. Wow, ale jedzonko mamy. Dobry? Gorące chyba. Ja zobaczę, jak to moja ryba. Jak my to zjemy teraz.